pomysły na te niesamowite kolekcje? Zainspirowała mnie Afryka poprzez rodzinę Kazadich i Patrycję parę lat temu. Dalej byłam w Afryce, byłam w Egipcie i przy pokazie mody mojej kolekcji polskiego lnu zrobiłam bubu pierwsze i było duże zainteresowanie. To były 4 bubu. Miałam zamówienie z Florydy, z Włoch i tak się stało, że pomyślałam sobie, że w modzie wszystko już było. Sukienki, kostiumy, ale nie było czegoś takiego jak afrykańska kolekcja, a przede wszystkim polski len stworzył mi taką okazję, dlatego że, tak jak było widać, w tej chwili len, tak niedoceniony w Polsce, jest kolorowy, jest bajeczny i to, co było widać, to są prawie że wzory afrykańskie. Także wszystko razem tak się skłoniło, że to było moją inspiracją, a poza tym, tak jak mówiłam, że gdzieś we mnie drzemie jakieś marzenie, jak kwiaty, ciepło, kolory i to wszystko ma Afryka. Dlatego przeniosłam to dzisiaj dla wszystkich. Uważa Pani, że jest szansa, iż polskie ulice pokochają tą modę afrykańską, że będzie, że panowie, niekoniecznie ciemnoskórzy, jak tutaj na pokazie, ale również Polacy, którzy mieli okazję dzisiaj chociażby zobaczyć ten pokaz, skuszą się na to, żeby i odważą przede wszystkim, żeby przemaszerować pochodników Pani stroja? Dzisiaj na pokazie mam już 3 panów, którzy są zainteresowani i chcieliby mieć takie stroje, ale oczywiście to jest afrykański klimat, ale dużo ludzi wyjeżdża za granicę i takie bubu na wycieczkę na przykład do Tunezji, do Turcji jest super wygodne. Ale pokazałam też dzisiaj takie stroje bardziej fashion, czyli bluzy, spodnie i uważam, że to się jest odmienne, różni się od naszych klimatów, a jest fajne. Także nie sądzę, że się nie spodobało, a poza tym sukienki też były z tych kolorowych materiałów w stylu afrykańskim, bo to było inaczej zrobione. Ale moim zdaniem jest to ta odmienność, której w modzie brakuje. Moda kręci się jak karuzela, nic się nie wymyśli, bo wszystko wraca. Dlatego ja uważam, tym afrykańskim klimatem wprowadziłam trochę kolorów. Dziękuję bardzo.